Panie profesorze, na co powinni zwrócić lekarze POZ-u w diagnozowaniu tętniczego nadciśnienia płucnego? Diagnozowanie tętniczego nadciśnienia płucnego lekarze POZ-u powinni zwrócić uwagę na pacjentów, u których rozpoznanie bardziej powszechnych chorób prowadzących do objawów duszności wysiłkowej, męczliwości, pogorszenia tolerancji wysiłku, u których bardziej powszechne choroby zostały wykluczone. Bo oczywiście nadużyciem byłoby mówienie, że należy diagnostykę każdego pacjenta, który zgłasza się do lekarza POZ-u z powodu osłabienia i większej duszności wysiłkowej zaczynać od tętniczego nadciśnienia płucnego. Bo na TNP, bo tak w skrócie określamy tę chorobę, choruje około 1000 osób w Polsce. Na choroby bardziej powszechne, takie jak POHP, astmę, niedokrwistość, niewydolność serca choruje kilka milionów Polaków. Więc biorąc pod uwagę statystykę, to taki przeciętny, statystyczny lekarz POZ-u być może nigdy nie spotka się w swojej karierze z pacjentem z tętniczym nadciśnieniem płucnym, ale jeśli już się spotka, pomyśli o wszystkich bardziej powszechnych i codziennych chorobach, wykona badania w ich kierunku, te badania nie wykażą tychże chorób, to niech pomyśli też o tętniczym nadciśnieniu płucnym i skieruje pacjenta na echo serca, bo to jest najlepsza metoda rozpoznawania tej choroby na stosunkowo wczesnym okresie. A czy możemy zapobiegać tej chorobie i czy można ją wyleczyć, kiedy już zostanie rozpoznana? Zasadniczo tej chorobą z grupy tętniczego nadciśnienia płucnego, bo tam jest i tak zwane pierwotne, czy idiopatyczne nadciśnienie płucne związane z wrodzonymi wadami serca, z twardziną układową. Zasadniczo tym chorobom nie można zapobiegać. To nie są choroby zależne od diety czy od stylu życia. One przychodzą tak niespodziewanie i dotykają często młode kobiety w 30 czy 40 roku życia. Jeśli chodzi o leczenie, to leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego bardziej przypomina leczenie cukrzycy insuliną. Jak prowadzimy to leczenie, ono jest skuteczne, to wtedy pacjenci mają szansę na dłuższe życie bez powikłań tej choroby. Wyleczyć się tej choroby farmakologicznie nie da. Sprawę rozwiązuje przeszczepienie płuc i to jest taki ostateczny jak gdyby element terapii tętniczego nadciśnienia płucnego, bo w przeszczepionych płucach choroba nie nawraca. Oczywiście pacjent ma inne problemy związane z samym zabiegiem transplantacji i leczeniem immunosupresyjnym, ale sama choroba w przeszczepionych płucach nie nawraca. Takim domyślnym zabiegiem jest przeszczepienie obu płuc serca. Najczęściej nie trzeba przeszczepiać i to jest dobra wiadomość w sytuacji, kiedy zawsze brakuje narządów do przeszczepienia. No właśnie, a jak wygląda leczenie tych pacjentów? Jak sama forma podania leku, jakie ma znaczenie dla komfortu i jakości życia pacjentów? Mamy w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego leki z trzech grup. One zasadniczo robią to samo. Poszerzają te zwężone naczynka i udrażniają je, zapobiegają ich zarastaniu. Ale każdy robi to troszkę, każda z tych trzech grup lekowych robi to w troszkę innym mechanizmie. No i stąd się nasuwa takie bardzo intuicyjne przeświadczenie, które jest potwierdzone wynikami badań klinicznych, że najlepiej te leki łączyć. Tak jak łączymy leki w nadciśnieniu tętniczym systemowym, korzystając z różnych mechanizmów działania, tak samo w tętniczym nadciśnieniu płucnym staramy się leki łączyć i to daje najlepsze efekty. Mamy z tych trzech grup, dwie grupy to są leki doustne, a trzecia grupa to są leki pozajelitowe, które muszą być podawane wziewnie, podskórnie bądź dożylnie. No i w tej trzeciej grupie leków, czyli w prostanoidach, czyli w pochodnych prostacykliny, pojawił się lek doustny, który nie jest prostacykliną, jest takim syntetyczną molekułą, która działa jak prostacyklina i może być podawana doustnie. Odpowiadając na Pana pytanie, jakie leki pacjenci preferują, to oczywiście pacjenci preferują tabletki. Zawsze o to proszą, jeśli jest tylko wybór. My nie zawsze się na to godzimy, bo jednak te leki podawane pozajelitowo we wlewach są lekami, które działają silniej i niektórzy pacjenci ich wymagają i tutaj czasem w toku takich bardzo trudnych rozmów ustalamy, że to taki lek jest pacjentowi potrzebny. Ale ci pacjenci, którzy mają mniej zaawansowaną formę choroby, to są głównie leczeni tabletkami. I taka nowa tabletka, która z tej trzeciej grupy była pewnym dopełnieniem leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego o najlepszym jak gdyby stosunku komfortu do korzyści. Bo ten lek doustny, on został zarejestrowany w Europie, ale on jest nierefundowany w Polsce. Pyta pan o Selexipak, który jest właśnie doustnym
stymulatorem receptora prostacyklinowego i on faktycznie jest zarejestrowany w całej Unii Europejskiej i w wielu krajach jest refundowany. W Polsce nie jest refundowany. Ten proces refundacyjny się toczy, ale mam nadzieję, my jako lekarze i pacjenci, że ten proces zakończy się refundacją tego leku, ponieważ nasz program lekowy, czyli ten nasz cały system leczenia nadciśnienia płucnego jest bardzo zbieżny z wytycznymi europejskimi. Oczywiście on nie jest tak dobry jak na przykład programy w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. Jemu troszkę do tego brakuje, no bo tutaj prawa ekonomii są nieubłagane, ale porównując się z innymi krajami naszego regionu, to nasz program jest tutaj liderem, jeśli chodzi o dostępność leków. Ministerstwo Zdrowia od kilku lat bardzo przychylnie patrzy na problem leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego, które jest chorobą rzadką, należy do grupy chorób rzadkich. No i tutaj mamy nadzieję, że i uzupełnienie tego programu o selekcji PAK też spotka się z przychylnym podejściem urzędników Ministerstwa Zdrowia.